Cześć wszystkim, to was serdecznie w kolejnym odcinku z twierdzy ostatecznej edycji. Moi drodzy, nadrabiamy zaległości w postaci zamkowego szlaku. Nie wiem, czy się wam to spodoba, czy nie. Osobiście nie zrobiło to na mnie jakiegoś większego wrażenia, no ale może wam się spodoba i przypadnie wam to do gustu. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie może z dwa zameczki. Zobaczymy, jak nam to będzie szło w ogóle, bo nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, jak to do końca wyglądało. Tak więc przejdźmy może już do opisu i zobaczmy, co tutaj mamy. Zamek Dunatar, zniesiony na skalistym wschodnim wybrzeżu Szkocji. Dzięki strategicznemu umiejscowieniu w pobliżu szlaków morskich, obiekt ten od zawsze stanowił ważny element szkockiego systemu obronnego. Dwie strony zamku zabezpieczane są przez strome klify, co sprawia, że zdobycie tej imponującej twierdzy jest niezwykle trudnym zadaniem. Dobra, mamy wyeliminować wszystkich wrogów, spowolnimy sobie grę na początek. Okej, tutaj spore oblężenie. Wow, no nie jest źle. Ja bym wszystkich stąd wycofał gdzieś tutaj. Myk, łucznicy tutaj. W sumie są taki smolnerowy, to weźcie tutaj, podejdźcie. Wasza czwóreczka. Dobra, wy tutaj. Coś tu jeszcze zostało? Chyba nie. Tylko ci są. To atakują, okej. Okay. Nie ma problemu. Dawajcie tutaj w takim razie. Dobra, przyspieszamy gierkę. Myślę, że to już jest odpowiedni moment. O, jeden łucznik nam się tutaj. Jeden? Więcej niż jeden. Niedobrze. Naokoło nie mogą iść? Nie mogą. Nie możemy nic zbudować niestety. No szkoda, szkoda. Trudno. Trochę się tam armia przez to uszczupliła. Trudno. Okej, tarany lecą z tego, co widzę, i drabiniarze. Może odpalmy teraz to. I to. No te tarany tak średnio dały, znaczy te smolnerowe tak średnio dały radę, jeżeli chodzi o pomoc w obronie przed tymi taranami. No ale mam nadzieję, że teraz nam się uda troszkę mocniej i lepiej wybronić. Smolnerowe jedne i smolnerowe drugie. I w sumie bym zarządził wam ewakuację, póki jeszcze jest taka możliwość. Dużo ich poleciało naokoło. Na szczęście w nieszczęściu jest ok. Palcie to i to. Dobra. Nie jest źle. Ciekawy jestem, jak dużo jednostek finalnie stracimy. Wrogowie się na pewno przebiją. Dobra, mam gdzieś jeszcze jakiegoś kotlarza? Nie. Przedarli się. Dobra. Okej. Wybiliśmy wszystko i wszystkich. Konnymi można będzie zająć się resztą. A ci łucznicy mogą się zająć tamtym zbrojnym. Tutaj już nas nic nie zaatakuje, także zniszczmy wszystko i wszystkich tych, którzy nam zostali jeszcze do wybicia. Całkiem sprawnie nam to poszło. Nieźle. Mordować wszystkich, jak leci. No i niestety uciekli. No dobra, trudno.
Zamek sam w sobie całkiem fajnie wyszedł. No i wynik gorszy nieco osiągnęliśmy niż poprzednim razem, w sensie za tym razem, kiedy ja grałem sam bez was. 14600. No i tak myślę, że przyzwoite. Dobra, następna misja. Początkowo zamek Warkworth był typowym drewnianym grudkiem stożkowym, który wzniesiono na umocnionym pagórku w zakolu rzeki Coquette. W XVI wieku mury budowli wzmocniono kamieniem, jednak zachowano jego pierwotny kształt. W zamku rozgrywała się akcja utworu Szekspira Henryk IV, część druga, gdzie obiekt opisano jako zżeraną przez robactwo siedzibę z nieociosanego kamienia. No dobra, zobaczmy. Zabij wrogiego lorda i wyeliminuj wszystkich wrogów. Aha, teraz my atakujemy, tak? Okej, no, czyli to w ten sposób. No dobrze, zobaczmy. Co my tutaj mamy? Jest trochę tych wojsk. 140 łuczników. Nawet mnichów mamy, wow. Są machiny obrężnicze, świetnie. Pałkarze na kontrol 2 chciałem. Inżynierowie. 1800 zł mamy. Okej. Coś na nas leci. No, nie powinno to być jakoś niesamowicie trudne. Możemy spróbować przejść po prostu w to miejsce i zniszczyć tutaj tą wieżyczkę. Wbić się tutaj. Zobaczmy. A, pokażę wysłałem. No dobra, to poczekajmy aż skończą i dopiero ruszymy do ataku. Okej, wszystko wybiliśmy. Zamki jeden, niech będzie pierwszy save. Żeby nie powtarzać 10 razy wszystkiego. Kilka razy. Inżynierów na kontrol 4 damy. Całą resztę naszej świty zostawimy sobie na razie tutaj. Nie będziemy ich tam przerzucać. Chyba nie ma sensu. Niech sobie tu poczekają. A w międzyczasie podejdźmy w tym kierunku. I zobaczymy, co tutaj możemy zdziałać. No upartego, jakbyśmy wysłali tych łuczników, to raczej by nam wszyscy zginęli, więc... Więc lepiej może tego nie róbmy. Ciekawe, czy balista się aktywuje, jak tak blisko podejdziemy. Na razie jeszcze się nie aktywowała. No to nawet na pozytyw. Okej, czwóreczka. Zastanawiam się, czy łucznicy i pluteje. 14 plutej na 140 łuczników trochę mało. Ale moglibyśmy spróbować z balistą. Gdzie masz zasięg balisto? Dotąd, tak? No dobra, no to... Trebusz jeden w tym miejscu. Zobaczymy, czy da radę. Powinien dać radę. Trzy trebusze wystarczą? Myślę, że wystarczą. Dorzućmy tych wszystkich naszych zbrojnych w to miejsce. Rozwalimy tą wieżyczkę, bo tutaj jest wejście na schodki. Które myślę, że mogłoby się przydać. Chociaż bardziej rozsądnym wydawałoby się raczej wycieczka naokoło. A zobaczmy, co tam jeszcze mamy. Wieżę obrężniczą moglibyśmy zbudować i moglibyśmy podejść gdzieś tutaj. Pytanie tylko, czy można wchodzić w tej twierdzy. Nie pamiętam tego. Chyba nie można było wchodzić. Trzeba będzie się dostać też do środka, także... Zróbmy może jeszcze coś takiego. No i pytanie, czy raszujemy, czy co robimy? Chyba zraszujemy, co? Ilu pokażę? Mam 133. To już jazda.
No i mamy to. Teraz to oblężonko. 14,5 tysiąca, stracone jednostki 5%. Pembroke. Zobaczmy, co to jest Pembroke. Zamek Pembroke był pierwszą osadą Normanów w południowo-zachodniej Walii. Ten z początku drewniany obiekt zbudowano na wzniesieniu na kamiennym półwyspie u brzegu rzeki Clydau. Hrabia Pembroke, William Marshall, nadzorował budowę kamiennego zamku, który zajmował aż do śmierci w 1219 roku. Obiekt regularnie atakowali Walijczycy, jednak dzięki nieustannemu udoskonalaniu twierdzy najazdy okazywały się nieskuteczne. Zabił wrogiego lorda, wyeliminuj wszystkich wrogów. Ponownie oblegamy my. Wycofka, wycofka. No i to już jest, słuchajcie, coś, co można nam przysporzyć problemów. 1800 sztuk złota ponownie dostajemy. Znowu się skupiamy na atakach. Okej. Okay. Dobra, myślę, że ich wystrzelamy. Mam tylko łuczników. Raczej damy radę. Ale silnie jest broniony zamek. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Mam jakiś inżynierów w ogóle? Coś tam chyba było. 8 inżynierów. Może jest was więcej, co? 14. Zgadza się. Weźmy sobie drabiniarza. Gdzie jest zasięg tych wieżyczek? Tutaj jest zasięg tych wieżyczek. Weźmy drugiego drabiniarza. Jest spoko? Jest. Albo i nie. No dobra, tym razem już chyba być git. Zbudujmy trebusz gdzieś tu. Razy 2. Razy 3 może. Niech będzie, że razy 3. Powinniśmy być w stanie wszystko sobie wyczyścić elegancko tymi trebuszami. Nic w nas nie strzela, o dziwo. Bardzo dobra wiadomość. No to lecimy po kolei z wieżyczkami. Okay, budujemy kolejne stanowisko. Tylko gdzie? Jakieś polecenia? Ruszamy natychmiast. Wyruszamy. Gdzieś tutaj. Co mamy zbudować? Czekamy na rozkaz. Przygotowaliśmy narzędzie. Buduję sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt. Może ich tam nie sprzątną. Byłoby dobrze. Te dwie wieżyczki by się zdało jeszcze zniszczyć i tą jedną. I to by nam dało wstępnie możliwości, to całkiem spore. Dobra, spróbujmy zacząć od tej mniejszej wieżyczki i jej bratniej po prawej stronie wieżyczki. To na pewno by nam pomogło. Cóż, problem z celnością dosyć spory mają te trebusze. Dobra, mamy kolejne miejsce ogarnięte. Tutaj jest jeszcze koksownik. Wolałbym się pozbyć tej wieżyczki. No ale to wymaga od nas przeniesienia kolejne miejsce. Tylko myślę, że zbadajmy teren łucznikami oczywiście. Gdzieś tutaj. Jest bezpiecznie, jest. Dla odmian zbudujemy jeden trebusz, bo już się nam trochę kasa kończy, a nie chciałbym obudzić się z ręką w nocniku. Ile ten trebusz jeden kosztuje? 250, nie, 150, ok. To niszczymy. Nie wierzę w to, co się stało właśnie. Dobra, przejdziemy się tutaj. Spróbujemy ustawić trebusz tak, żeby jedną i drugą wieżyczkę miał w zasięgu. No, żeby nie marnować tego złota na trebusze. Ok, tu jest jeszcze bezpiecznie. Chodźcie. Dobra. Dobra, z tym sobie niech robią co chcą. W sumie. Ctrl 2. Podbije, albo nie, jeszcze nie. Zgarnijmy tych inżynierów. Zbudujmy sobie te tarcze ruchome. I tak jak myślałem, ostatni kamień nie mógł trafić. No dobra, spróbujmy zbombardować tych łuczników krowami. Całkiem nieźle.
ale nie do końca. Idealnie. No dobra, wychodźcie stąd, zawijamy się wszyscy i idziemy w tym kierunku. Tych trzech inżynierów zostawimy sobie w pogotowiu. No cóż, wątpię, żeby te tarcze miały nam ochronić naszych wszystkich łuczników. Zresztą jak sami widzicie. Chyba, że podzielimy ich na grupy. Możemy spróbować tak zrobić. Dobra, zapiszmy grę. Misja druga. Zapisujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No cóż. No dobra. Nie, dobra. Jest spoko. Tamci raczej nas i tak nie sięgną. Teraz by dobrze było sprowokować ziomeczków do wyjścia z zamku. Ciekawe, czy z nami polecą, czy nie. Nie interesują się za bardzo nami. Rozumiem. No to budujemy tutaj w takim razie. Nie możemy? Ach, zbyt blisko pozycji wroga. No dobra. Zróbmy to tak, zapiszmy grę. Zapisywanie. Podejdą czy nie? Nie. No i dobra. To, co mieliśmy, to wybiliśmy. Bardzo prosił teraz o eliminację tych łuczników, bo jednak są... No, jesteśmy w ich zasięgu, jakimś cudem. Dobra. Trebusz w tym miejscu. Poproszę raz. No i powoli, powoli się przemieszczamy do przodu. A to sięgniesz? Sięgnie. Spróbujmy rozwalić jeszcze tą wieżyczkę. Jeden strzał brakuje tylko. Albo dwa. Nie trafiło. Nie trafił. Dobra. To jest git. To czekamy na rezultaty. Dobra. Niestety Trebusz skończył swoje zadanie. Nie jest w stanie już nam nic pomóc. Wbijamy wszystkimi łucznikami do środka tutaj i spróbujemy wyczyścić tyle, ile się będzie dało z murów. Tak więc na przykład będziemy strzelać w tym kierunku. Tak średnio bym powiedział. Tak średnio bym powiedział, że są w zasięgu w ogóle. No dobra, to może spróbujemy tutaj przejść. I tutaj powinniśmy być już w lepszej sytuacji.
O ile tarcze ruchome nam coś dadzą. A, nie ma tragedii. Myślę, że na spokojnie. Dobra, niech powybijają to, co jeszcze są w stanie. I spróbujemy zająć może tutaj miejsce. Będziecie z nich strzelić, trafić, nie? To spróbujmy może w ten sposób. Oni są praktycznie martwi, także w miarę szybko powinno pójść. Okej, mamy to. Powiedzcie mi, czy jesteście w stanie tych tutaj trafić? Nie bardzo. Podejdźmy w takim razie tutaj, zgrupujmy się, schowajmy za tarczami. Może powybijamy w miarę szybko tych. Fajnie by było zająć tą wieżyczkę. To by na pewno nam dużo dało. Lecz zanim to zrobimy... No, trochę nam armia stopniała teraz. No, ale to koszt, który jestem w stanie zapłacić. Cena, którą jestem w zasadzie w stanie zapłacić. Wbijać do środka i tak, zapiszmy grę. Dobra. I teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. Elegancko. Nie spodziewałem się, że aż tak dobrze to nam może by, mogłoby pójść. Dobra. Tarcza przygotowana. Pozycja tarczy jest... Jakieś kamy na rozkazy. Ostatki zostały. Bardzo przyjemna misja, jeżeli chodzi o oblężenie. Zgarnijmy sobie pałkarzy. Elegancko. Wynik 14400, 6% jednostek straconych. Może być Warwick. Okej, to jest kolejny zamek. Myślę, że tutaj moglibyśmy zrobić sobie przerwę. To by było tyle na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Mimo, że to tak naprawdę w dużej mierze oblężenie zamków i w sumie mało komentarza, ale... Sam gameplay też jest ważny.
Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku z Szlaku Zamków w Twierdzy edycji ostatecznej. Cześć! Out of the west of